pan Piotr Lutowski ma dopiero 31 lat. Doktorant Kolegium Medicum w Bydgoszczy oraz prowadzi własną działalność. Doskonały kandydat do pracy w Komisji Zdrowia Rady Miejskiej. Prywatnie jest mężem i tatą Karolinki i Wojtusia. Pan Adrian Damian Skowroński. Ma 36 lat, bezpartyjny, funkcjonariusz policji, ratownik medyczny, organizator i inicjator wielu akcji charytatywnych, między innymi Dzień Dawcy Szpiku Kostnego, członek organizacji Bieg z Pochodnią Strzegących Prawa na Rzecz Olimpiad Specjalnych, Grudziądzanie północnej części miasta zasługują na inwestycje, zdrowie i relaks. Mówi, że każdy głos tworzy sukces naszego miasta. Pan Jerzy Cieślak. Dyrygent chóru męskiego Echo, pracuje z dziećmi i z młodzieżą niepełnosprawną. Żonaty, troje dzieci, odznaczony wieloma nagrodami, między innymi Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej. Jego doświadczenie sprawia, że ma wiele ciekawych pomysłów na usprawnienie funkcjonowania naszego miasta. Jest osobą aktywną, komunikatywną, konsekwentną w działaniu i godną zaufania. Pani Aniela Pecold. Pani Ania jest prezesem Stowarzyszenia Amazonki. Od urodzenia związana z Grudziądzem. Tu też pracowała ponad 38 lat jako pielęgniarka dyplomowana. Od 8 lat jest na emeryturze, ale udziela się bardzo społecznie. Szczęśliwa żona, dumna mama, babcia i prababcia. Jest sumienna, uczciwa oraz otwarta. Kocha ludzi i pomaganie im. Ważne są dla niej uczciwość, szczerość i efektywność w działaniu. Pan Janusz Wachowicz. Pan Janusz Wachowicz, wykształcenie wyższe techniczne, nauczyciel, doradca zawodowy. Społecznie działa w samorządzie mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej. Prywatnie tata dwójki dorosłych już dzieci oraz dziadek. Uwielbia literaturę naukowo-techniczną, ogrodnictwo, informatykę i wiele innych zainteresowań, których tu nie wymienię. Pani Małgorzata Pełek. Pani Małgorzata jest pielęgniarką. Jak widzicie Państwo, ten nasz program odzwierciedla to właśnie, że mamy bardzo mądrych, wręcz ekspertów w tej dziedzinie. Ukończyła liceum medyczne, Wydział Pielęgniarstwa w Grudziądzu. Pracuje w Grudziąckim Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym. Obecnie SOR dziecięcy. Zajmuje się także pracą charytatywną, wspomagające rodziny wielodzietne oraz rodziny poszkodowane w różnych zdarzeniach losowych. To jest osoba niosąca pomoc każdemu. Zawsze znajdzie tych, którzy tej
pomocy potrzebują. Ponadto bardzo utalentowana artystka plastyk. Serdecznie dziękuję. Pani Klaudia Ziółkowska. Pani Klaudia Ziółkowska ma 25 lat, z wykształcenia dietetyk oraz specjalista do spraw zarządzania bezpieczeństwem żywności w Grudziąckim Szpitalu. Mężatka. Aktywnie zajmuje się sportem oraz propagowaniem zdrowego stylu życia. Bezpartyjna i niezależna. Zamierza aktywnie wspierać organizacje działające na rzecz wykorzystania potencjału oraz aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców naszego miasta. Pan Mirosław Henryk Topała. Pan Mirosław Topała jest magistrem inżynierem, elektromechanikiem. VAT, WSP Bydgoszcz, studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej oraz WSG. Aktywny działacz w Klubie Integracji Europejskiej Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy. Najważniejsze są dla niego bezpieczeństwo, poczucie porządku publicznego i edukacja dzieci i młodzieży. Wychowawca wielu elektromechaników samochodowych i mechatroników. Pani Izabela Połczyńska. Nie wiem, czy powiedzieć, widzicie Państwo, młoda, energiczna, pracuje w ośrodku opieki nad zwierzętami. Kandyduje, ponieważ chce walczyć o godne traktowanie zwierząt i ich właścicieli. Problemem, z którym boryka się miasto, jest między innymi brak wskazanego miejsca, gdzie możemy godnie pożegnać nasze zwierzęta. W swoich działaniach jest bezinteresowna, otwarta na potrzeby mieszkańców, na potrzeby koleżeństwa, na potrzeby sąsiadów i na potrzeby swoich bliskich. Pan Mariusz Markowicz. Pan Mariusz Markowicz ma 33 lata. Żona Anna, córka Julia 7 lat i syn Krzysztof 1,5 roczku. Studia licencjackie na uczelni humanistyczno-ekonomicznej w Elblągu o profilu logistyka, transport i spedycja. Menadżer działu ochrona mówi, że chciałby rozwijać problem bezrobocia, infrastruktury miasta oraz podjąć działania na rzecz odrestaurowania zabytków miasta. Ale przede wszystkim to, co wiąże się z logistyką, to udogodnienia w liniach komunikacyjnych, które będą docierały do wszystkich miejsc, z których pracownikom trudno wrócić po godzinie 22 do domu. Pani Ewa Szczepanowska. Pani
Pani Ewa Szczepanowska, bezpartyjna, ukończyła studia wyższe na kierunku matematyka oraz studia podyplomowe przedsiębiorczości, andragogiki oraz technik komputerowych w edukacji. Jako specjalista do spraw funduszy europejskich wygrywała konkursy na pozyskiwanie środków unijnych. Dzięki temu dodatkowe kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy uzyskało prawie 300 mieszkańców miasta i powiatu. Pan Wiesław Napierski. Wiesław Napierski, bezpartyjny, emerytowany funkcjonariusz państwowy, wykształcenie wyższe pedagogiczne, wiceprezes chóru męskiego ECHO. Jako funkcjonariusz służby więziennej i kurator sądowy odpowiadał za wszystkie aspekty bezpieczeństwa publicznego. Zajmuje się działalnością artystyczną, reprezentując miasto i region, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dodam, zapalony sportowiec. Pani Krystyna Truszczyńska. Pani Krystyna Truszczyńska jest w delegacji zagranicznej służbowo. Pozwolicie Państwo. Jest to jedyna osoba, która dziś nie mogła przybyć. Przepraszam, jeszcze jedna. Pani Krystyna Truszczyńska jest mężatką, mama dorosłej córki, wykształcenie wyższe magisterskie, finanse publiczne oraz studia podyplomowe. Całe życie związana ze Śródmieściem Grudziądza, więc znane są jej nie tylko bolączki, ale i także zalety. Jest osobą bardzo energiczną i lubi pracować społecznie. Chciałaby wrócić do starych tradycji, jak zaangażowanie młodzieży szkolnej w pomoc osobom starszym. Pan Mateusz Radecki. Mateusz Radecki jest uczniem klasy maturalnej, bardzo aktywną osobą, producentem muzycznym, DJ-em oraz pasjonatem militariów. Z faktu, iż jest osobą niepełnosprawną, w Radzie Miejskiej chciałby reprezentować interesy młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Młodzieżowa Rada Grudziądza ma rację bytu tylko wtedy, kiedy na jej czele stoi ich radny. Pan Łukasz Piasecki. Pan Łukasz Piasecki, 35 lat, nauczyciel historii, która jest jego pasją. Ukończył studia dzienne o specjalności archiwistycznej na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Od 8 lat regularnie angażuje się w krzewienie postaw patriotycznych oraz upowszechnianie turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Żonaty, córeczka Wiktoria, podkreśla, że zawsze najważniejsi są ludzie. Trzydzieści osiem lat, troje dzieci, dwójeczki. Też. Gratulujemy. Kolejny pracownik szpitala specjalistycznego w Grudziądzu, więc widzicie Państwo, że musimy podźwignąć ten szpital przy takich specjalistach i takich kandydatach. Społecznik przede wszystkim, który od wielu lat wspiera swoich podopiecznych i pomaga im w trudnych, codziennych sytuacjach życiowych. Szczególnie wrażliwy jest na niesprawiedliwość społeczną i brak należytego wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Jako radny będzie walczył o obniżenie opłat lokatorów w kamienicach.
pani Marzena Maria Plit. Pani Marzena Plit ma troje dzieci, jest babcią czworga wnucząt, rolnik. Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Grupa Plantatorów Tytoniu, prezes zarządu, spółka z OO, członek zarządu krajowego Związku Grup Rolniczych i Gospodarczych. Niezwykły przedsiębiorca. Muszę Państwu dodać, że być może już w najbliższych dniach pani Marzena zatrudni bardzo dużo osób z Grudziądza. Ale dziś, żeby nie zapraszać, po prostu trzymamy za nią kciuki. To będzie piękna fabryka, która da miejsca pracy. Pan Krzysztof Kamil Pokora. Krzysztof Pokora ma 20 lat. Uczeń zespołu szkół technicznych w Grudziądzu. Jako radny zajmować się będzie przede wszystkim sprawami młodzieży, problemami związanymi z bezrobociem, sportem, rekreacją i oczywiście Młodzieżową Radą Miasta. Pani Katarzyna Zielińska. Pani Katarzyna Zielińska jest biologiem. Pracuje jako nauczycielka w gimnazjum nr 6 na Placu Stycznia w Grudziądzu. Posiada kwalifikacje również z zakresu ochrony i kształtowania środowiska oraz zarządzania oświatą. W pracy zawodowej zabiega o jak najlepsze warunki kształcenia dla młodych ludzi. Pragnie, aby ich marzenia oraz oczekiwania zostały zrealizowane. Prywatnie mężatka i mama studiujących bliźniąt. Pan Bartosz Lędzio. Pan Bartosz Lędzio z wykształcenia prawnik. Z zamiłowania społecznik, od wielu lat w branży szkoleniowej, pasjonat życia i ludzi. Uważa, że miastu potrzebna jest zmiana, a można ją osiągnąć tylko wsłuchując się w głos mieszkańców. Do tej pory pomoc ludziom okazywał podczas szkoleń, a teraz chce pomóc miastu i jego mieszkańcom. Prywatnie mąż i ojciec. Bardzo dziękujemy kandydatom z okręgu drugiego. Były dowódca jednostki wojskowej stacjonującej na Cytadeli, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, wieloletni egzaminator na prawo jazdy, sędzia i instruktor szachowy. Aktywny radny kadencji 2010-2014. Zna problemy mieszkańców Grudziądza, właśnie dlatego wspólnie z nimi może je rozwiązywać. Pan Andrzej Zielaskowski. Pan Andrzej Zielaskowski, 58 lat, leśnik.
Pracował na stanowisku leśniczego Lasów Komunalnych w Grudziądzu. Obecnie prowadzi własną działalność, nie zapominając jednak o edukacji ekologicznej uczniów. Zależy mu na rozwijaniu Grudziądza pod względem gospodarczym i ekologicznym. W Radzie Miejskiej upomni się o zieleń w mieście i poważne traktowanie drzewostanu, ponieważ nie zgadza się z bezzasadną wycinką drzew. Pan Karol Otto. Karol Otto ma dopiero 57 lat. Jego pasją jest fotografia. 22 lata zawodowo związany był ze służbą wojskową. Jako priorytet w działaniu Rady Miejskiej uważa doprowadzenie do obniżenia cen mediów w Grudziądzu. Uczynny, chętnie niesie pomoc innym, ma bardzo duże doświadczenie we współorganizowaniu wielu imprez kulturalnych w naszym mieście, które chciałby realizować jako radny, doskonale promując miasto. Pani Barbara Polak. Pani Barbara Polak jest pedagogiem w ognisku pracy pozaszkolnej. Ukończyła studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Swoją postawą daje przykład otwartości i życzliwie wspiera młodych ludzi w ich dokonaniach. Zawsze chętnie angażuje się w imprezy integracyjne i charytatywne. Staje po stronie prawdy i uparcie walczy o tolerancję i sprawiedliwość. Pani Ewelina Piątek. Pani Ewelina Piątek ma 34 lata, rodowita grudziądzanka, z wykształcenia socjolog w zakresie pracy socjalnej. Od 10 lat związana zawodowo z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Aktualnie pracuje w charakterze asystenta rodziny. Uważa, że to ludzie tworzą miasto i na ich potrzebach zamierza się skupić. Niezależnie w jakiej kategorii wiekowej się znajdują, czy jaką grupę społeczną reprezentują. Pani Małgorzata Porowska. Pani Małgorzata Porowska ma 27 lat, nauczyciel. Ukończyła studia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz oligofrenopedagogika, bezpieczeństwo i higiena pracy na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej. Pracowała jako oligofrenopedagog i trener interpersonalny. Jej priorytetem jest wsparcie rodzin mających dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pan Jacek Czudy. Magister inżynier, absolwent Politechniki Warszawskiej, ukończył studia podyplomowe z wielu dziedzin, między innymi pedagogiki, matematyki, fizyki, astronomii oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Ojciec trójki dzieci, prowadzi własną działalność gospodarczą. Chce wyeliminowania hałasu agregatów z parkingu przy chłodni i fetoru gazów przemysłowych z tak zwanej strefy ekonomicznej.
pani Kamila Dziok. Pani Kamila Dziok, 44 lata, absolwentka UMK w Toruniu, studia podyplomowe z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej z logopedią. Od 20 lat nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w szkole na lotnisku. Oddana pracy z dziećmi, która jest bez wątpienia jej pasją i jej powołaniem. Ceni życie w uczciwości i bez kłamstw. Chciałaby, aby te wartości znalazły priorytet w decyzjach ważnych, podejmowanych dla Grudziądza oraz jego mieszkańców. Pan Michał Gutman. Pan Michał Gutman, 28 lat, informatyk, absolwent Wyższej Szkoły Informatyki w Bydgoszczy. Pasjonat sportów motorowych. Jako kandydat do Rady Miasta pragnie pomagać ludziom, którzy mają ciekawe zainteresowania i pomysły, jak zagospodarować czas wolny. Zamierza wspierać lokalny sport, kulturę i szeroko pojęty rozwój miasta. Pan Dawid Wilczewski. Dawid Wilczewski ma 29 lat, też fizjoterapeuta, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Ukończył również międzynarodowe kursy z dziedziny ortopedycznej terapii manualnej. Od lat prowadzi własną praktykę fizjoterapeutyczną oraz fitness klub, pomagając chorym i potrzebującym przywrócić zdrowie. Razem z żoną trenuje sporty siłowe. Zdobył w tym roku srebro na Mistrzostwach Polski Strongman w wadze do 84 kg. Bardzo dziękujemy kandydatom okręgu trzeciego. Mariola Sokołowska. Tyle zostało powiedziane na mój temat, że jeśli Państwo przyjmiecie, to jako prezentację będę wdzięczna. Pan Krzysztof Piotr Pokora. Pan Krzysztof Piotr Pokora ma 52 lata, żonaty, a szkoda. Troje dzieci oraz dwóch wnuków. Z wykształcenia magister inżynier zarządzania infrastrukturą komunalną. Ponadto ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania. Urodził się w Grudziądzu i całe życie jest związane z naszym miastem. Pracuje w Urzędzie Marszałkowskim jako kierownik przedstawicielstwa w Grudziądzu. Proszę Państwa, współtwórca Komitetu Wspólny Grudziądz. Pani Jadwiga Michalska. Pani Jadwiga Michalska jest współzałożycielem i prezesem spółdzielni mieszkaniowej Dom Marzeń. Po przejściu na emeryturę, aż niemożliwe, prawda?
Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni, licencjonowany zarządca nieruchomości. Prywatnie mężatka, mama oraz babcia. Jej doświadczenie w dziedzinie zarządzania nieruchomościami da niewątpliwe wsparcie Radzie Miejskiej w dążeniu do minimalizowania kosztów utrzymania mieszkań, kosztów ciepła oraz kosztów wywozu śmieci. Pan Stanisław Balbuza. Pan Stanisław Balbuza, 59 lat, prywatnie mąż i ojciec. Od 10 lat prowadzi własną firmę usługowo-handlową. Dlatego zna potrzeby przedsiębiorców w Grudziądzu. Będzie walczył o wsparcie dla małych i średnich firm. Jego priorytety to rozwiązanie problemu dotyczącego ulicy Tatrzańskiej, budowy sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 11 w Niszku oraz atrakcyjne zagospodarowanie czasu dzieci, młodzieży i dorosłych w tej dzielnicy. Pani Regina Dubilis-Krużyńska. Pani Regina Dubilis-Krużyńska jest absolwentką biologii i nauk o ziemi UMK w Toruniu. Magister geografii. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 15 oraz w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Z zamiłowania przewodnik turystyczny i pilot wycieczek oraz instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa regionu. Jest organizatorem imprez turystycznych, wycieczek i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Wiele czasu poświęca uczniom, dbając o ich wszechstronny rozwój. Pani Barbara Lichowska. Pani Barbara Lichocka jest emerytowaną nauczycielką, ale przede wszystkim czynna bardzo w działalności społecznej. Jest ambitna, komunikatywna, umie współpracować z ludźmi, między innymi działając społecznie w świetlicach socjoterapeutycznych na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami. Pełniła już funkcję radnej, dlatego posiada wiedzę i doświadczenia niezbędne w pracy Rady Miejskiej, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Pan Damian Dziarski. Pan Damian Dziarski ma 27 lat. Jest instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego, drużynowy 25. Grudziąckiej Drużyny Harcerskiej Jaszczurkowce. Społeczny wychowawca młodzieży, krzewiący postawy patriotyczne. Organizator obozów harcerskich i biwaków. Jako kandydat do Rady Miasta poruszy główne sprawy mieszkaniowe osób młodych, a także zapewni zajęcia dla młodzieży, dla której w mieście wydaje się, że nie ma miejsca. Pan Grzegorz Machaj. Pan Grzegorz Machaj jest prezesem Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego PTTK imienia księdza podpułkownika doktora Władysława Łęgi w Grudziądzu. Przewodnik turystyczny i pilot wycieczek w Radzie Miejskiej będzie dążył do podniesienia rangi Grudziądza na mapie Polski. Jego pasje to turystyka, krajoznawstwo, historia wojskowości, twierdze i obiekty militarne oraz budowle gotyckie. Pani Sylwia Winiarek.
Sylwia Winiarek, 37 lat. Psycholog, nauczyciel i pedagog. Prowadzi własną działalność. Pracuje z ludźmi w kryzysowych sytuacjach. Stara się wspierać ich i pomagać w budowaniu lepszej drogi życiowej. W Radzie Miejskiej chciałaby pracować nad zwiększeniem bezpłatnego dostępu do specjalistów w dziedzinie psychologii i psychoterapii oraz przestrzeganiem praw i godności człowieka w miejscu pracy. Pani Sylwia Rejchel-Wilczewska. Pani Sylwia Rejchel-Wilczewska ma 28 lat, a tak wiele osiągnięć. Trener personalny, dietetyk, blogerka, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego. Posiada aż 7 tytułów instruktora w różnych dziedzinach sportowych. 11-krotna medalistka Mistrzostw Polski, reprezentantka na Mistrzostwach Świata Strongman. W Radzie Miejskiej będzie głosem... W Radzie Miejskiej będzie głosem wszystkich osób przedsiębiorczych, pomysłowych i najbardziej potrzebujących. Ludzką rzeczą przejęzyczyć się, prawda? Pan Andrzej Ficerman. Pan Andrzej Ficerman, lat 54, żonaty, wysokiej klasy specjalista energetyk, kandydat bezpartyjny. Grudziądzanin kierujący się zasadą pierwszeństwa człowieka. W Radzie Miejskiej będzie głosem przedsiębiorców, między innymi w sprawie ulg podatkowych. Samorząd to przede wszystkim mieszkańcy i ich potrzeby, problemy, ale i oczekiwania. Urzędy oraz jednostki są po to, żeby sprawnie i bezproblemowo służyć mieszkańcom. Pani Honorata Ściślewska. Pani Honorata Ściślewska ma to szczęście, że jest na emeryturze. Ale nie tak do końca jej łatwo, ponieważ jest prezesem kombatantów Rzeczpospolitej i byłych więźniów politycznych. Pracowała na stanowisku inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce wojskowej w Grudziądzu oraz jako wykładowca w Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej. Założycielka związków zawodowych. Całe życie pracowała społecznie. Jej marzeniem jest pomaganie osobom urodzonym wcześniej niż ona sama. Dziękuję. Pani Sławomira Magdalena Musiał. Pani Sławomira Musiał, 29 lat, mieszkanka Grudziądza. Ceni sobie pracę z ludźmi, zwłaszcza młodymi. Dlatego też jest nauczycielem. Nauczycielem zawodu fryzjerstwa, jak widzimy. Prowadzi też działalność doradztwa ubezpieczeniowego, gdyż pomoc innym przynosi jej wiele satysfakcji. Jedną z jej wielu pasji jest dbanie o wizerunek człowieka. Pan Rafał Bociek. Pan Rafał Bociek, jego wieloletnia praca w telewizji spółdzielni mieszkaniowej w Grudziądzu oraz doświadczenie w branży reklamowej pozwoli mu
na skuteczną strategię promocji miasta, ale nie tylko w zakresie reklamy, ale także organizowania wydarzeń, które rozsławią nasze miasto. Dzięki jego pracy styka się na co dzień z waszymi trudnościami, z problemami, może skutecznie mediować i pomóc rozwiązywać ważne sprawy. Będzie naszym głosem, głosem mieszkańców w Radzie Miasta. Pani Beata Laskowska. Pani Beata Laskowska o godzinie 14 została wezwana służbowo do Poznania. Przepraszam, ale sercem jest z nami. Beata Laskowska, lat 41, wykształcenie wyższe. Zawodowo zajmuje się sprawami HR w branży handlowej. Popiera wysiłki zmierzające do zmniejszenia stopy bezrobocia, poprawy warunków zatrudnienia oraz dostosowania programu edukacji do potrzeb rynku oraz pracodawców. Pan Roman Bączkowski. Pan Roman Bączkowski, nauczyciel przedmiotów prawnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego Szkoły dla Dorosłych. Prezes ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grudziądzu. Pasjonat prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Działa na rzecz mieszkańców, pomagając im rozwiązywać zawiłości prawne i przeszkody biurokratyczne. Ma predyspozycję do pracy w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza. Dziękujemy kandydatom z okręgu czwartego. Ja uważam, że ci wszyscy kandydaci, którzy dzisiaj przed Państwem wystąpili, których zaprezentować miałam największą przyjemność, naprawdę, proszę mi wierzyć, są w stanie poświęcić wiele, żeby w naszym mieście żyło się wszystkim lepiej. Ale już słyszeliśmy takie słowa, by żyło się lepiej. My powiemy tak, by w naszym mieście żyło się bardzo dobrze. Wspólnie osiągniemy ten cel.